ta 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 ta. La clase era muy cansada, teníamos 2 horas, 2 y media horas de técnica de pies. Y ahora vamos a ir a comer porque después sigue tablado. Vamos a tablado, sí. Se quedan ellos practicando y vamos a ver. Sí, les dejamos practicar el paz y ahora vamos a comer. No más. ¿Cómo estamos? Bastante bien. Mucho trabajo, es lo que veo. Día 3. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me incluyeme a Ñotel. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Lista? ¿De esta noche? Sí. Kiedy ty się kończy na matę? Tu. A ja sobie jeszcze robię. Pytanie, czy to będziesz robiła w nowym tempie, czy tak. Zastosujemy troszeczkę istotnia? Chcę to zrobić w nowym tempie. Zmęczona, nie wiem co założyć, ale nie wiem co założyć. Chyba na film de fiesta to raczej czerwoną sukienkę. A teraz roboczo, no to chyba jakiś. No, widzę, że będziesz mnie filmować, jak będziesz ubierać. Pewnie, że tak, a co ty myślisz? Najciekawsze. No to czekaj, zacznę się ubierać. Robia! A wy jak? A wy jak? Powiedz, czego chyba? Tak późno? Czego tak późno? No jak zwykle po prostu. Zawsze się spóźniamy i pewnie koncert zaczniemy też po czasie. Miałyśmy wyjechać a 5 minut temu. Musieliśmy tam dopracować szczegóły eskopii. Wiesz, no... Pierwszy problem i polega na tym, że się zawsze przyspieszę tam, gdzie nie trzeba przyspieszać. I bardzo ciężko trzymać swoje emocje. I właśnie nie przyspieszać, no. Żeby było wszystko równe, to jest najtrudniejsze. No się chce po prostu odlecieć w kosmos. Dobrze, chłopaki będą tam ustawiać nagłośnienie, a my będziemy tam się marować z tym. El piso para la zapatera. ¿Vas bien? Muy cómodo. Pero mira, ya llevas tu tablao, ¿eh? Tablao portátil. Że nie jest takie, że chcą... Przychodzą naprawdę wspierać, przychodzą naprawdę... No, że jest fajna zabawa, a nie, że zobaczyć, a nie przychodzą na koncert. No bo kurde, no tablao to nie koncert, tak? O co innego chodzi? Dlatego na przykład mi już jest coraz tutaj przyjemniej. Przyjemniej, tak. Hello! Hello.
Co tam? Cześć. 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 Co 11 miesięcy w serce z flamenco? Wiesz, nie tylko flamenco, tak? Tak jakby, że nie 100% flamenco, tylko różne inne rzeczy. Ale... Ile razy dziennie miałaś zajęcia? Zależy od miesiąca. Nie, no codziennie, tak? Od poniedziałku do piątku. No bo tam cały czas jest przecież taki system, no. Tak? Że nie są zajęcia w poniedziałek, piątek. No. Więc albo na dwie grupy, albo na jedną grupę, tak? To różnie wychodziło i też czy sama brałam salę i sama... sama ćwiczyłam, czy nie? To też zależności, nie? Żeby nie przedobrzyć z tym. Pracowałam w organizacji, która się zajmuje pomocą imigrantom. No. Bo akurat do takiej trafiłam, znaczy tak chciałam, tak? Do takiej trafiłam, że to organizacja zajmująca się tam wszelaką pomocą. Ale to było jakieś finansowane z czegoś? Unijne pieniądze. Oni ci dają na mieszkanie, na życie, na wyżywienie i trochę kieszonkowego, tak? Na takie na przeżycie jest spoko, natomiast no, na zajęcia z flamenku musisz mieć własną kasę. No ale i tak jest co innego, jak dostajesz mieszkanie, tak? I kasę na jedzenie, a nie jak musisz wszystko opłacać. Zero! O, i... Jest bardzo fajny pomysł, tak? Nie, 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 nie zmniejszył, tak? Trzeba użyć z tym wszystkim. Co, wynajmowałaś sobie salę gdzieś tam na godzinę, studia jakieś? Żeby to wszystko... Ale w tej szkole, gdzie zajęcia nie ma? Nie, nie, nie. Wiesz co, wynajmujesz, masz dużo, masz w Trianie masz salę taką całkiem niezłą, potem są na Koralonach oczywiście, na Caie Castellar, na Pasaje Mayor teraz otworzyli bardzo fajne. Ale piękne. Duże. Wow, też powiem. Mamy, nagrywasz taką nieumalowaną. Ale to a później wysoki szok będzie? To ona. Tam z tyłu musisz mi to przypiąć do kiecki. Do kiecki? Tak. Ale mają się łączyć ze sobą, czy nie? Mogą się nie łączyć, bo ja chcę też tu z przodu złapać tyłu. Z przodu? No tak, żeby było dobrze. Ładnie. Tak, żeby było ładnie. Dobra, trzymaj go. ¿Nerviosa? Jolly, 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 jol
Ole ese cante y esa guitarra. Bueno. No me sabía. Muy bueno, muy felicidades. ¿Estabas nerviosa? ¿Nerviosa? Ya no. No, 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 se vio que lo diste todo, todo, no. Muy bien. Ya pudieron ver, el talento polaco, ¿eh? No pide nada, no pide nada. Ahora las flamencas polacas. Ahora estamos acá. Bueno, acaba de terminar el primer pase, ¿cómo lo viste? Me gusta mucho este lugar, es mucho mejor, me gusta más. Muy buen ambiente, ¿no? Sí, muy buen ambiente, como te hablaba de ver. ¿Qué tal la bailadora? Hola, hola. Todo el equipo súper bien. Hola, hola. Mateo, Gómez, Gabriel, todo. Buen inicio de nueva temporada, Planeta. Hola, hola. Viene mucho sexo. Bueno, ella estaba ahí atrás. ¿Cómo escuchaste los pies ahí atrás? Se escuchó, pero muy bajito. Muy bajito, ¿sí? Pero todos estos que estuvieron aquí, muy bien, creo. Yo escuché muy bien aquí. Sí, aquí muy bien, pero allá falta micrófono, pero... ¿Y cuántas veces practicaron? ¿Cuántas veces? Hoy. ¿Hoy? ¿De verdad hoy? ¿Solo hoy? Solo hoy. Solo hoy. ¿Y dio tiempo, no sé, bailar toda coreografía o solo pedacitos? ¿Cómo fue el ensayo hoy? Todo. ¿Todo? ¿Una vez? Porque teníamos una grabación. Ah, vale. Pero grabación de peor calidad. Ah, ok, calidad. Calidad. Sí. Sí. Estoy estudiando portugués ahora. Ah, sí. Estoy estudiando portugués ahora. Agora. Olha, fala português, saudade. Olha. Ya vieron el talento polaco en la guitarra, ¿eh? Por eso no, si quieres bailar en Polonia, aquí tienen super guitarrista que te va a cuidar el baile. ¿Qué? ¿Quién? ¡Ole, jamequita! ¡Ole! ¡Ole, la guapa! ¡Ole, alza! ¿Lista? 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 ¿Qué vas a bailar? Alza. Yeah.
terminó el tablado de hoy. Espero que os haya gustado el programa. ¿Qué tal? Uy, qué emociones. Ya no puedo. Muy bueno. Me duele la garganta de gritar, de jalear. Ya no puedo más. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Vamos a ir a ver tu escuela, vamos a ir a verte bailar. Suscríbete, dale like. Y Flamencos Viajeros, vamos con ustedes. Y pincha, me gusta a Viajeros Flamencos. Sí, me gusta, nos gusta muchísimo. Adiós a todos, a quienes están viendo el programa. Suscríbete y me gusta. ¡Ale! ¡Ale! Póster, ¿este póster de qué es, Nadia? Sí, este póster es de hoy porque hoy tenemos tablao flamenco en el restaurante Jamón. Y hacemos. Es organizado por ti. Sí, ya llevo organizándolo por un año y medio.